projekt, który żeśmy zrealizowali na Politechnice Warszawskiej we współpracy z firmą Lockheed Martin, pozwolił nam stworzyć oprogramowanie komputerowe, które zarządza w optymalny sposób flotą różnych bezzałogowych platform powietrznych. Zastosowanie tego oprogramowania umożliwia wykonanie wspólnej misji przez wiele bezzałogowych statków powietrznych w optymalnym sposób. Innymi słowy, bezzałogowce, które wykonywały misję, musiały przeszukać dany obszar w jak najkrótszym czasie. Oprogramowanie, które żeśmy stworzyli wspólnie ze studentami na Politechnice Warszawskiej, umożliwiło skrócenie czasu przeszukiwania terenu do 15%. Zastosowanie tego systemu może być zaaplikowane na przykład dla misji ratunkowych, czyli poszukiwania osób zaginionych na jakimś danym obszarze. No i tutaj czas znalezienia danej osoby jest niezwykle kluczowym elementem. Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu codziennym i bardzo wiele służb ratowniczych, służb policyjnych i wiele zastosowań znajdują statki bezzałogowe. I pisanie, znajdowanie systemów, które pozwalają na optymalizację działania tych systemów bezzałogowych, no teraz myślę, że będzie kolejnym zadaniem, kolejnym etapem jakby tego progresu w pojawianiu się statków bezzałogowych w naszym życiu codziennym. Więc optymalizacja działania tych statków bezzałogowych, szczególnie w misjach takich kluczowych, jak na przykład poszukiwanie osób zaginionych, jest bardzo istotna.